Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od zera granej na mapie Not Farming Island. Pytacie mnie czasem skąd wziąć tą mapę? Wszystkie informacje znajdują się w opisie. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję za każdą łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem i najważniejsze oglądanie do końca. Jak pewnie widziałeś na miniaturce, miałem tutaj problemy ze szklarniami. Oczywiście do tych problemów za chwileczkę dojdziemy. Najpierw jednak chciałem zebrać belę. Tu nawet jedna bela została na takim pagórku, ponieważ przygotowałem ją tam specjalnie do zrobienia miniaturki poprzedniego filmu. No ale teraz zebrałem troszkę beli. Mamy tutaj 50 tysięcy litrów słomy, więc powiem wam, że całkiem dużo. Aż zastanawiałem się, ile ja mogę zarobić na tej słomie, więc chodźcie teraz, ponieważ pojadę i sprzedam właśnie te bele. 9066 zł, więc jeśli ktokolwiek mi powie, że słomy nie opłaca się zbierać, to niech sobie w ten moment po prostu zapętli i zobaczy, że jednak słoma w Farmingu 22 pozwala zarobić gigantyczne pieniądze. Skoro pole zostało już pięknie uprzątnięte, to czas tutaj puścić pracownika, żeby siał dla mnie rzepak. Pomyślałem sobie, że rzepak będzie idealnym źródłem potencjalnego dochodu w przyszłości. Na razie oczywiście mam tutaj jeden młyn. Ten młyn będzie sobie pracował. W momencie, kiedy będę przeskakiwał do kolejnych dni, no to oczywiście ten młyn będzie dla mnie produkował mąkę. Mąka nie jest mi specjalnie potrzebna tutaj w tym momencie, natomiast będę musiał mieć chleb, żeby móc właśnie się wydostać z tej wyspy, więc ta mąka będzie potrzebna tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego, aby wyprodukować z niej później chleb. Pomyślałem sobie tak, trzeba będzie jeszcze postawić jakąś wiatę. No nie chcę po prostu tych maszyn tak rozwalać po tym gospodarstwie. Ja wiem, że to jest seria od zera, uratuj rozbitka i wiecie, tu była jakaś katastrofa, ale jakąś taką jedną, chociaż prymitywną wiatę można by było postawić na ten kombajn. Tak właśnie wymyśliłem, tak postawiłem, no i znalazłem jakąś taką wiatę, która moim zdaniem bardzo ładnie będzie pasować do klimatu tej mapy. Także postawiłem ją tutaj w okolicach tych betonowych, poprzewracanych płyt i od razu mój teraz kombajn ma darmowy parking. No to, jak widzicie, udało się zrobić też bardzo dużo beli. Trochę w poprzednim odcinku, trochę w tym. W każdym razie ten zielony Deutzfar i zrobił dla mnie bardzo dobrą robotę. Postanowiłem, że pojadę nim do gospodarstwa. Okazało się, że w międzyczasie utopiłem mój traktor. No, widzicie, jest tutaj taka dziura normalnie i ja jeszcze nie do końca wiem, w którym jest miejscu, także znowu zdarzyło mi się utopić traktor. Od czasu do czasu takie akcje mogą tu dać mieć miejsce, a jak pewnie wiecie, nie jestem w stanie w żaden sposób przekształcić tego terenu. Więc postanowiłem, że skoro już przywróciłem sobie maszyny do sklepu, to wykorzystam teraz prasę klas Roland do tego, aby zrobić kilka beli trawy. Te bele trawy będą mi potrzebne do nakarmienia moich owiec, a owce zaraz się pojawią z waszej lewej strony, o może nawet troszkę z prawej. O właśnie, mamy tutaj owce. Będę chciał zrobić kilka beli, żeby zrobić im troszeczkę jedzenia. Jedzenie jest potrzebne, dlatego że planuję teraz przeskoczyć o kilka miesięcy do przodu. Mam postawione szklarnie, które będą generować mi całkiem spory dochód. Prawie pasywny. Do tego będę miał jeszcze, a to za chwilę, bo najpierw może jednak wrzucimy troszkę tutaj jedzenia do moich owiec. Okej, mamy wrzucone, bardzo dobrze. Przy okazji będę musiał jeszcze sprzedać za jakiś czas miód, bo też się go troszkę powinno dzisiaj uzbierać. No właśnie, planuję przeskoczyć o kilka miesięcy do przodu tutaj w tym sejwie, ponieważ będę, no nie będę miał co robić, no po prostu mój rzepak będzie sobie rósł, moje owce będą robić dla mnie wełnę, a szklarnie będą zużywać wodę i oczywiście produkować dla mnie owoce. Mam zamiar zarobić na tym bardzo dużo pieniędzy. No okaże się, że tylko na tym zamiarze się troszeczkę dzisiaj skończę, bo myślałem, że zarobię przynajmniej z 500 000 zł, tak że będę w stanie postawić sobie parę fajnych nowych rzeczy, parę fajnych nowych budynków, ale okaże się, że jednak nie. To tak w nawiązaniu do miniaturki, którą pewnie widziałeś klikając właśnie w ten film. No a jeżeli nie widziałeś miniaturki, no to trudno, po obejrzeniu filmu sobie ją po prostu zobacz. Zrobiłem teraz kilka ciekawych rzeczy, czyli po prostu zrobiłem 4 bele i postanowiłem, że naleję jeszcze moim owieczkom troszeczkę wody. I jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że po prostu nie jestem w stanie napełnić beczki wodą. I cóż, zastanawiałem się, co mogło iść nie tak, przecież
W poprzednim odcinku ja to robiłem i bez żadnego kłopotu byłem w stanie napełnić beczkę wodą. Myślałem, że może zaczep w tym ciągniku jest troszkę wyżej, więc postanowiłem pojechać w jakiejś głębszej części tego mojego morza, ale okazało się, że w żadnym wypadku nie jestem w stanie napełniać mojej beczki. Odczepiłem więc kosiarkę z przodu, licząc na to, że to ona powoduje tę dziwną sytuację i już miałem wydać werdykt, że po prostu gra mi się zbagowała, coś tu jest nie tak i w ogóle są jakieś dziwne rzeczy. No, ale powiem wam szczerze, to byłby taki werdykt bez przeprowadzenia wszystkich rzetelnych testów, więc postanowiłem, no dobra, skoro się nie da, to się nie da, postanowiłem pojechać robić inne rzeczy, tamten pracownik niech sobie jeździ, sieje dla mnie rzepak, a ja pojadę po prostu zebrać trochę beli, no skoro moje owce jednak nie chcą mieć wody, no to trudno, no to nakarmimy je i napoimy je innym razem, albo za pomocą innego traktora. Właśnie to jest klucz, prawie się wygadałem. W międzyczasie pojechałem zbierać bele, okazało się, że oczywiście moja przyczepka delikatnie się zbagowała, ale to akurat jest standardowa procedura, standardowa sytuacja, więc po prostu odbagowałem ją w kilka sekund. Zebrałem bele, które tutaj znajdowały się po jednej części pola, na szczęście one się uskładają w taki jeden rządek, więc bardzo łatwo można zebrać je hurtem. No a tutaj zostało jeszcze kilka beli, widzę, że w prawej części pola kilka beli się sturlało, to są pewnie właśnie te bele, które w poprzednim odcinku turlałem tutaj z górki i cieszyłem się, jak fajnie się kręcą, no a okazało się, że teraz musiałem po nie jechać specjalnie aż na dół. No i wyjechałem na górę, w międzyczasie zobaczyłem sobie lokalizację beli, o, tutaj za pomocą moda Courseplay, bardzo fajny modzik, a Courseplay, Easy Development Controls, Courseplay to do tego, żeby traktor jeździł po określonym kursie i żeby nie wjechał mi tutaj do morza i się nie utopił, a lokalizację bel pokazuje mi modzik Easy Development Control. Zostały jeszcze 4 kulki do zebrania, 4 bele, 1, 2, 3, 4, 36 sztuk jest zebrane, więc zaraz będę mógł pojechać to oczywiście sprzedać. Teraz tylko odpowiednio wycelować, żeby się nie utopić, więc zwolniłem prawie do zera. Oczywiście teraz, jak już wiedziałem, że wszystko jest ok, że ten traktor no jedzie, ale na szczęście przejedzie, no to już pojechałem, więc teraz pełen gaz, jedziemy przez drugie jeziorko, obserwując, co się tam wszystko dzieje, no i postanowiłem jeszcze zrobić jeden malutki teścik, zaraz go zresztą zobaczycie. Tylko wcześniej poszedłem popatrzeć, co ten mój pracownik tutaj zaczyna odstawiać za manianę, bo zaczął sobie nagle cofać. Zostawiłem ten siewnik i postanowiłem, zrobię jeszcze jeden test, no bo przecież ostatnio ja użyłem Ursusa i tego i przyczepki Joskina. No i popatrzcie, okazuje się, że Ursus jest w stanie napełnić przyczepkę Joskin, a mój Deutz nie. Czy jesteście w stanie to wytłumaczyć w jakikolwiek rozsądny albo i nierozsądny sposób? Bo ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tej historii i powiem wam tak, przegrałem w farminga jakieś 800 godzin, mówię tylko i wyłącznie o farmingu 22. No dobra, odejmując czas, kiedy gra była włączona, bo robiłem miniaturki i inne rzeczy związane z YouTube'em, niech to będzie powiedzmy 600 godzin gry. Tyle grałem w Farminga 22. Więcej grałem oczywiście we wszystkie inne poprzednie farmingi razem wzięte, więc na pewno mam ze 2000 godzin tutaj przegrane we wszystkie farmingi. I wiecie co? Nigdy nie widziałem takiej sytuacji, żeby jeden ciągnik był w stanie napełnić przyczepę, a drugi nie. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, tym bardziej, że jeden i drugi ciągnik przecież no powinien sobie z tym poradzić. No ale cóż, jak widzicie, pewne rzeczy potrafią zaskoczyć jeszcze i nawet i mnie, więc zdarzają się takie różne sytuacje. Tak czy inaczej udało mi się dostarczyć sporo wody do moich owiec i wygląda na to, że mój Ursus będzie musiał po prostu stać w okolicy zagrody dla owiec tylko po to, żeby móc nalać im wodę. No cóż, takie historie w farmingu też się mogą zdarzać, przynajmniej gra jest przez to ciekawsza. Mam tutaj 36 sztuk żółtych, okrągłych beli kiszonki. No i zamierzam ją teraz, te wszystkie bele, zamierzam tą kiszonkę pojechać sprzedać. Podjechałem sobie troszeczkę nie tak jak chciałem, więc postanowiłem, że zrobię jeszcze jedno kółeczko tutaj w okolicy tego placu, w okolicy portu, żeby bez problemu można było wszystkie bele teraz przeładować. Oczywiście rozładunek jest taki, że trzeba troszeczkę myszką tutaj pojeździć, ale jak widzicie udało mi się zarobić całkiem spore pieniądze, ponieważ w tym momencie mam na swoim koncie 145 tysięcy złotych z kawałkiem. Bardzo mnie to cieszy, bo to są pieniądze, które na pewno będzie można teraz mądrze wydać. No, taki miałem przynajmniej pomysł, taki miałem plan, więc na początek pojechałem jeszcze moim dojcem, bo nie będzie mi oczywiście teraz potrzebny, na moje nowe pole, które zrobiłem kilka odcinków temu, żeby tutaj robił dla mnie, a jakże najciekawszą czynność w Farmingu 22, czyli kiszonkę. Więc tutaj sobie zaraz puszczę pracownika, on sobie będzie jeździł w kółeczko i tyle, zobaczymy dzisiaj tego pracownika, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest po prostu nudne. No, ile można patrzeć na jeżdżący traktor po polu, który z przodu ścina tą trawę, a z tyłu ją beluje, owija,
no i produkuje dla mnie dużo pieniędzy, bo produkuje kiszonkę, a kiszonka, jak wiecie, jest bardzo opłacalna. Generalnie to jest sposób, dzięki któremu można bardzo szybko wzbogacić się w Farmingu 22, jeżeli macie tylko i wyłącznie kawałek łąki, na której da się zatrudnić pracownika. Nie wiem, czy twórcy przewidzieli taką możliwość, że będzie można po prostu zatrudnić pracownika jako fabrykę kiszonki, ale to już jest inna sprawa, bo w 19 ten patent nie działał, a w 22 można coś takiego zrobić. No to pojechałem w takim razie jeszcze w okolice mojego sklepu, tutaj znalazłem tą fajną boję, niech sobie tam siedzi, no i wziąłem przyczepkę FarmTecha, przyczepka bardzo fajna, przyczepka z autoloadem, na którą można załadować praktycznie wszystko, jednak pojemność, jeśli chodzi o belę, nie jest zbyt duża, ponieważ jest to 14 sztuk. No i tutaj mam kilka szklarni, które można powiedzieć dały mi pierwszy poważny plon, dlatego że przecież niedawno ja tutaj postawiłem zupełnie nowe szklarnie, no i teraz zobaczycie, ile tak naprawdę uda mi się na tym zarobić. Oczywiście przeskoczyłem sobie o kilka miesięcy do przodu, jak widzicie mamy teraz sierpień, więc sporo palet powinno mi wyskoczyć z każdej z tych szklarni. Prawie jeden cały rząd, prawie jedno całe piętro można powiedzieć na mojej przyczepie jest już załadowane truskawkami, więc tych truskawek będzie naprawdę bardzo dużo. W tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że fajnie byłoby zrobić tutaj, czy właściwie dodać sobie do tego save'a moda Upgradable Factories. Jest to taki modzik, dzięki któremu byłbym w stanie ulepszać moje fabryki, no i oczywiście zarabiać na nich więcej pieniędzy. Wtedy no nie byłoby sensu już po prostu odwozić i manualnie sprzedawać, tak jak ja to teraz robię, tych wszystkich rzeczy, tylko musiałbym to ustawić w miarę automatycznie. No oczywiście zarabiałbym wtedy 40% mniej, przynajmniej w teorii tak powinno być, no ale mimo wszystko wydajność tych fabryk powinna być znacznie większa. Więc postanowiłem sobie, że dodam tego moda Upgradable Factories. Oczywiście zrobię to za momencik, na razie jeszcze pojadę i sprzedam troszkę tych rzeczy, które tutaj mi się wygenerowały. Jak widzicie mam całe dwa rzędy tych niskich palet, tam z tyłu jedna większa się zamontowała, nawet dwie, no i do tego na górę załadowałem sobie jeszcze kilka takich dużych europalet. Mam w tej chwili 19 tysięcy litrów truskawek, 2000 litrów sałat, 1000 litrów pomidorów, bo po pomidory to ja dopiero zamierzam potem przyjechać, 3000 litrów to są chyba arbuzy i jeszcze mam dynie. Także naprawdę fajne plony, zobaczcie, zarabiamy teraz naprawdę dużo pieniędzy. Oczywiście watermelon, czyli arbuz, nie jest tu przyjmowany, ponieważ w tym punkcie skupu arbuzów nie chcą, po arbuzy, a właściwie żeby sprzedać arbuzy, to będziemy musieli pojechać gdzieś indziej. No i jeszcze zostało troszeczkę tutaj truskawek. Widzę, że zostały jeszcze też pomidory. A nie, to nie są pomidory, to są dynie. A ja jestem ślepy normalnie, przecież to są dynie. Pomidory to ja dopiero będę brał. To nie jest 1000 litrów pomidorów, tylko 1000 litrów dyni. No a tutaj jeszcze jedna paleta się przewróciła, więc ona się nie sprzeda. Musiałem ją manualnie teraz po prostu potraktować super siłą. No i okazuje się, że na koncie mam ponad 183 tysiące złotych, które na pewno będzie można teraz wydać na głupoty. No oczywiście mówię to z takim troszkę sarkazmem, bo przede wszystkim to ja zamierzam się tutaj dość szybko rozwinąć. Ojojoj, zapomniałem włączyć przyczepkę z autoloadem i prawie przewróciłem cały zestaw. 5 palet w tym momencie sałaty udało mi się załadować, więc teraz weźmiemy sobie taki transport sałatowo... sałatowo-pomidorowy. No, powiem wam, że wyszłaby z tego naprawdę ciekawa sałatka, brakuje mi tu jeszcze jakiejś kukurydzy i oliwek. W sumie można by było jedno i drugie tutaj wyprodukować. Aż szkoda, że nie można zrobić sałatki takiej warzywnej po prostu w Farmingu 22. Nie widziałem nawet na to nigdy moda, ale pewnie dlatego, że nie szukałem i podejrzewam, że gdzieś taki modzik na pewno się znajduje. Przecież taką sałatkę bez kłopotu można by było wyprodukować z rzeczy, które przecież w Farmingu 22 normalnie uprawiamy. Po lewej stronie rośnie sobie rzepak. Jak widzicie, jest w początkowym stadium wzrostu, więc nie będziemy się nim teraz jakoś wybitnie zajmować. 9,5 tysiąca litrów pomidorów, pojadę to teraz sprzedać i oczywiście będzie to trwało pół godziny, bo nie wiedzieć czemu pomidory sprzedają się po prostu bardzo długo. Zobaczcie, jak szybko potrafią sprzedać się sałaty, a pomidory, jak widzicie, są dopiero sprzedawane mniej więcej w 1/4. No i teraz pozbywam się całości, reszty, powoli zaczynają znikać palety, jeszcze kilka litrów zostało, o, został 1 litr jeszcze, udało się, mam 225 tysięcy złotych, powiem wam, że takich pieniędzy tutaj w tej serii nie miałem jeszcze nigdy, więc postanowiłem sobie, że trzeba będzie te pieniądze na coś wydać i to nie tyle na jakieś byle co, tylko po prostu będę chciał ulepszyć te fabryki i zrobić sobie maszynkę do zarabiania gigantycznych pieniędzy. Wcześniej jednak postanowiłem nawieźć rzepak, bo jak widzicie tutaj pole oczywiście nawiezione w żadnym wypadku nie jest.
Za pierwszym razem, gdy ja to pole zrobiłem, no to pierwszy stopień nawiezienia był, można powiedzieć, w gratisie, no a teraz nie ma już czegoś takiego. Więc dołączyłem sobie do mojego save'a moda Upgradable Factories. Jest to modzik, tylko na PC-ta, który pozwala mi ulepszać fabryki. Po prostu zamiast stawiać nową, to mogę ulepszyć istniejącą, no i wtedy wydajność tej fabryki będzie znacznie wyższa. Wydałem na to bardzo dużo pieniędzy. W międzyczasie ustawiłem jeszcze automatyczną sprzedaż wyprodukowanych rzeczy. Postanowiłem zrobić taką, można powiedzieć, małą farmę do zarabiania pieniędzy, podobną jak to przecież zrobiłem na No Man's Land. Tam jednak wykorzystałem nieco inne szklarnie, ponieważ w mapie No Man's Land są wbudowane jeszcze szklarnie, w których można uprawiać kwiaty i można mieć też grzyby. Tutaj takich szklarni nie mam, natomiast postanowiłem, że no cóż, no mam kilka takich fajnych szklarni, w których można robić standardowe rzeczy farmingowe, no więc zrobimy sobie taką maszynkę do zarabiania pieniędzy. I co, jakie moje zdziwienie, miałem wielkie zdziwienie po prostu, gdy okazało się, że przez noc nie zarobiłem prawie nic. I to tak bardzo delikatnie mówiąc, bo gdy nagrywałem ten odcinek, to się mocno zdziwiłem. Okazało się, że przez noc zarobiłem 17 tysięcy złotych. Słyszycie to? 17 tysięcy złotych. Więc nie wiem, jaki przelicznik tutaj jest zastosowany, ale na pewno nie jest to 40%, tylko jest te 40% kary, tylko jest to znacznie, znacznie więcej. Po prostu to się nie opłaca. Ja myślałem, że teraz na koncie będę miał ze 250 tysięcy złotych, a się okazało, że było 25 tysięcy, więc będę musiał wymyślić jakiś lepszy sposób na to, aby zarabiać duże pieniądze tutaj, no po prostu na początku. Myślałem, że to mi się będzie bardziej opłacało, a okazało się, że jednak nie. Więc postanowiłem w takim razie przeskoczyć sobie znowu o kolejne dni do przodu. W międzyczasie pracownik mi się tutaj zatrzymał, więc też go było trzeba odpowiednio ustawić i puścić, żeby sobie dalej jeździł po polu. W międzyczasie wygenerował mi trochę beli, ale tym się nie będziemy już dzisiaj zajmować. Tak jak powiedziałem, tamten pracownik będzie sobie jeździł, a my będziemy zajmować się rzeczami nieco ciekawszymi. Pojechałem Ursusem na pole, nawiozłem, rozsypałem saletry albo jakieś inne sypkie dziadostwo, dzięki któremu moje rośliny będą dawały lepszy plon. No i teraz, gdy już wszystko ładnie wygląda, gdy całe pole jest nawiezione praktycznie na 100%, postanowiłem, że idę spać po raz kolejny, a w moich szklarniach niech generują się dla mnie różnego rodzaju owoce i warzywa, abym mógł zarobić na tym mnóstwo pieniędzy. Jak widzicie, w tej chwili mam 1000 zł na koncie, czyli wracamy do punktu wyjścia, gdzie czarny pan jest biedakiem, nie ma nic i musi zaczynać znowu praktycznie od zera. Na szczęście mam kilka szklarni, które wyprodukowały dla mnie troszkę towaru, więc będę w stanie przynajmniej troszkę pieniędzy zarobić. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda teraz po kolei. Zaczynamy sobie w takim razie od zbierania sałaty. 5 palet sałaty. No, boję się, że tutaj tych palet truskawek może być więcej. Widzę, że jeszcze 7700 litrów truskawek zostało i czeka na wydanie w postaci palet, więc jak widzicie, udało się teraz zebrać kolejne palety i czekamy na kolejną dostawę. Poproszę. Okej, wszystko pięknie, ładnie. I zostało, jak widzicie, 285 litrów truskawek, więc kolejna paleta już się nie wygeneruje. Idziemy do następnej szklarni i będziemy robić teraz bardzo ciekawą czynność farmingową, jaką jest zarabianie pieniędzy. Oczywiście ja lubię zarabiać pieniądze, jednak ładowanie palet w takiej ilości może być troszeczkę męczące, więc będę musiał wymyślić jakiś bardziej kreatywny sposób na to, żeby po prostu tutaj się obłowić. Postanowiłem, że troszeczkę zrobimy większą różnorodność w tych szklarniach i teraz każda szklarnia będzie produkowała każdy typ produktów. Do tej pory było tak, że jedna szklarnia produkowała tylko jeden typ, czyli na przykład w szklarni miałem tylko pomidory, w innej miałem tylko sałatę, a w jeszcze innej miałem tylko truskawki. Truskawki, pomidory i sałatę. No właśnie, w każdej szklarni było co innego. A teraz w każdej szklarni będzie wszystko. I zobaczymy, czy będę na tym zarabiał tyle samo, czy też będę na tym zarabiał więcej. Mam nadzieję, że nie będę na tym zarabiał mniej, bo jakby się tak okazało, no to byłoby to dziwne. No i jedziemy sprzedać jeszcze trochę pomidorów. Oczywiście jest ich tutaj bardzo dużo, więc będzie to trwało całkiem sporo. No ale dobrze, już udało się to teraz ogarnąć. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie serduszko w komentarzach, to możecie napisać super szklarnie. Oczywiście będzie to troszeczkę takie sarkastyczne, bo niestety, ale te szklarnie spowodowały, że dość mocno się zdziwiłem. No powiem szczerze, myślałem, że po prostu będę zarabiał większe pieniądze na tej automatycznej sprzedaży, a okazało się być to całkowicie nieopłacalne. Więc na razie będę musiał manualnie sprzedawać właśnie te palety, zarabiać na tym trochę pieniędzy do momentu, aż nie wyprodukuję, aż nie postawię sobie jakiejś farmy do zarabiania pieniędzy. Naprawdę muszę to zrobić bardzo szybko, dlatego że ja bym chciał się już tutaj zająć jakimiś bardziej poważnymi
ważnymi rzeczami niż tylko jeżdżeniem od szklarni do szklarni i zbieraniem tych palet. Normalnie czuję się, jakbym był jakimś takim kurierem, który jeździ i jedyne co robi, to po prostu zabiera paczki od ludzi i ma za zadanie odwieźć je na bazę. No, tak się czuję w tym momencie i że jedyne co robię, to po prostu jeżdżę tylko do tych szklarni, tam i z powrotem, tam i z powrotem, a całe ciekawe rzeczy, które można tutaj robić właśnie na tej mapie, no dobrze, cofam co powiedziałem, bo okazuje się, że teraz będę musiał zrobić bardzo ciekawą rzecz, czyli po prostu postawić cały ten zestaw. Na szczęście udało mi się to zrobić bardzo szybko, nie było to problematyczne, bo już jestem w tym po prostu doświadczony. Jakbyście się wywrócili tyle razy co ja, to też byście po prostu byli w stanie postawić się w każdej sytuacji dosłownie w 30 sekund, a może i nawet w 3. Tak czy inaczej, jedziemy zarabiać kolejne pieniądze i zobaczcie, w tym momencie zarobiłem już naprawdę dużo. Mam ponad 75 tysięcy, a przecież jeszcze z tyłu czekają do sprzedaży truskawki i pomidory. W tym momencie zaczynam zarabiać na nich naprawdę duże pieniądze. Prawie 90 tysięcy złotych już mam, brakuje jeszcze 1000. Ale za chwileczkę mam nadzieję, że uda się jeszcze troszkę zarobić. No właśnie, 89 tysięcy złotych. Całkiem fajny wynik, ale weźcie pod uwagę, że ja na tych szklarniach no nie jestem w stanie, wciąż nie jestem w stanie jakoś bardzo się dorobić. Myślałem, że pójdzie to znacznie szybciej, że pójdzie to znacznie łatwiej, no ale cóż, niestety takie rzeczy potrafią człowieka zaskoczyć, więc będzie trzeba przejść do realizacji planu B, a mianowicie będę chciał tutaj zrobić fabrykę, specjalną fabrykę, a mianowicie hutę. Wykorzystam sobie fabrykę, która produkuje metal, no ale do niej, do postawienia jej będę potrzebował zarobić trochę pieniędzy, więc teraz muszę to zrobić, muszę zarobić trochę pieniędzy, muszę sprzedać mnóstwo palet i jak zarobię, no to będę w stanie oczywiście postawić kolejne budynki. Piszcie w komentarzach super szklarnie, łapkujcie w górę i zostawiajcie suba z dzwoneczkiem, aby kolejne filmy Was nie ominęły, a ja się już z Wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!